Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj spakujemy się razem na wyjazd, na wakacje. Pokażę wam moje triki organizacyjne, jak spakować się szybko, sprawnie, żeby to wszystko trzymało się ładu, nie wypadało nam z tej walizki, żeby wszystko było poukładane i zorganizowane. Pokażę wam też, jak wybieram outfity na wyjazdy i co wybrałam na ten wyjazd. Co więcej, muszę się też trochę odświeżyć, zrobić paznokcie, nałożyć samoopalacz, więc wszystko zobaczycie, pełne przygotowania do wyjazdu właśnie w tym filmie. Zapaszcie sobie ciepłą herbatkę albo kawkę, co tylko wolicie i zapraszam was do oglądania tego filmu. Myślę, że taki film każdemu się przyda. Topowy trik odnośnie pakowania to jest pakowanie się outfitami. Co mam na myśli? Jeżeli przykładowo jedziemy na, no nie wiem, 3 noce, to nie pakuję 3 różnych bluzek, potem 3 różne pary jeansów, no i na miejscu stworzę outfit. Tak się nie pakujemy. Stylizację tworzymy jeszcze przed wyjazdem, tak żebyśmy nie musieli na wyjeździe się zastanawiać, co chcemy ubrać. Więc ja najpierw wszystko przymierzam, co do czego, co będę mogła użyć na przykład ponownie, którą spódnicę mogę założyć 2 razy, dzięki czemu nie muszę tak dużo pakować, z jakimi bluzkami będzie pasowała. No i przymierzam to wszystko, czy na pewno gra, czy mam wszystkie outfity. Jeżeli tak, to mogę się spakować. Ale jak wiemy, pamięć jest ulotna. Możemy zapomnieć, do czego właściwie ja wzięłam tą spódnicę, a z jakimi bluzkami ja miałam ją połączyć. Dlatego zawsze jak przymierzam te outfity, robię zdjęcie, jakieś szybkie zdjęcie w lustrze, tworzę folder na telefonie i do tego folderu wstawiam wszystkie outfity, które znajdę w swojej walizce. No i wtedy, w zależności od tego, czy idę na basen, czy idę na jakiś lunch, czy na kolację, czy na zwiedzanie, wybieram outfit z tego folderu, bo wiem, że mam ten outfit, wiem, że przymierzyłam go wcześniej, wiem, że będzie pasował, więc macie taką gotową książkę stylizacji, taki lookbook, z którego wybieracie stylizację na dany dzień. Nie musicie tracić czasu na zastanawianie się co do czego lub na tworzenie tych outfitów na bieżąco. Kochani, właśnie jestem na etapie tworzenia stylizacji. Tak to mniej więcej wygląda. Rozkładam wszystko na ziemi, planuję stylizację na każdy dzień. Zdjęcia, filmy, linki do wszystkich stylizacji na pewno pokażę wam na Instagramie. Już teraz was tam zapraszam, bo jak oglądacie ten film, to właśnie jestem na wyjeździe. Tam kontentu modowego jak zawsze nie zabraknie. Wybieram buty, które będą uniwersalne, które będą pasowały. Jak zobaczycie teraz na te cieliste klapki, które nie zajmą w ogóle nam dużo miejsca w walizce, one pasują już do każdej stylizacji tutaj. I o to chodzi, że jak to sobie rozłożyłam, to widzę, że to wszystko będzie pasowało. Do tego dobieram różne akcesoria, typu na przykład pasek, żeby też takich rzeczy nie zapomnieć. Tutaj na przykład stylizacja bardziej basenowa czy plażowa. Piękne bikini złociste, zobaczcie jak się mieni, ale do tego narzutka i takie spodnie koronkowe, gdybym chciała coś na to narzucić i nie paradować tak w samym bikini. No i zaraz będę te wszystkie stylizacje przymierzała i będę robiła w nich zdjęcia, wrzucała je do folderu i potem będę je pakować. No i właśnie, kochani, przymierzyłam pierwszy outfit, teraz będę robiła w nim zdjęcie do swojej galerii, żeby móc go wybrać na wakacjach na odpowiednie okazje, bo na 100% go biorę, jest przepiękny. Zobaczycie na zdjęciach i filmach już w nieco bardziej estetycznym otoczeniu niż tutaj w lustrze, ale po prostu ta spódnica do samej ziemi jest przepiękna, przepiękny top. Na bank biorę ze sobą, na bank będą w tym zdjęcia, filmy, ale na bank też będę po prostu nosiła ten zestaw, bo jest idealny na wakacje. Przerwa na śniadanie i chciałam wam pokazać moją nową ulubioną owsiankę. Jeżeli chcecie, żeby wasza owsianka była nie tylko smaczna, ale też pełna składników odżywczych, to polecam wam wdrożyć do waszych owsianek, waszej diety owoce goi, jagody goi. To są jedne z najzdrowszych owoców świata, a w tradycyjnej medycynie chińskiej uważa się, że ich spożywanie może przedłużyć życie i zapewnić energię mimo upływu lat. Stąd ich nazwa owoce długowieczności. To są te jagody goi i teraz przeczytam wam jeszcze właściwości lecznicze. Poprawia wzrok, reguluje poziom cukru we krwi, reguluje poziom cholesterolu i trójglicerydów, podnosi odporność, wzmacnia stawy, profilaktykę chorób nowotworowych. Więc tych właściwości jest naprawdę dużo, a jeżeli chodzi o ziarna kakaowca, one również są bogactwem antyoksydantów, które są bardzo dobre dla naszego zdrowia i urody. Znajdziemy też tam takie składniki jak witamina C, witaminy z grupy B, żelazo, cynk, potas oraz magnez. Ich połączenie sprawia, że ziarna kakaowca pozytywnie wpływają na stan oraz pracę naszego serca oraz poprawiają nasze zdolności
umysłowe i do tego dodałam też borówki, które również są bogate w antyoksydanty. Więc oprócz tego, że ta owsianka będzie pyszna, będzie też pełna właściwości odżywczych. Dobra, pokażę Wam mój trik, który pewnie już znacie z innych filmów odnośnie pakowania. Jezus, wystraszyłam. Myślałam, że ktoś mnie dotyka z tyłu. A już ten film był taki normalny, myślałam, że się nic nie wydarzy, no. To było przerażające, wiecie, coś mi tak smyrnęło po ramieniu. Odejdź. Dobra. Już wiem, co się czai z tyłu, więc już będzie normalnie. Kochani, przechodzimy do triku na pakowanie. Jeżeli chodzi o składanie, ludzie dzielą się na tych, co składają i na tych, co rolują. Ja należę do tych, którzy rolują. Zazwyczaj składam po prostu na pół daną rzecz, sukienkę, spodnie, spódnicę i bardzo dokładnie roluję, dzięki czemu, tak jak tutaj mam już zrolowaną tą sukienkę, no teraz mi jakaś mucha tu lata, no. Dzięki temu, że rolujemy ubrania, wyciągamy je bez żadnego problemu, widzimy dokładnie, co wyciągamy z walizki. Co więcej, nie pozagniatają nam się te ubrania w kanty. Oczywiście bardzo często i tak musimy je przeprasować na wyjeździe, ale na pewno troszeczkę mniej pogniotą się, rolując. Do tego przede wszystkim rolując ubrania zajmą one mniej miejsca w walizce. Więc ja roluję ubrania. Dan uwielbia ubrania z kolei składać i składa je tak, że dla mnie to jest mistrz pakowania, z tym, że od razu musicie wszystkie ubrania wyjąć z walizki. Jeżeli na przykład to jest dla Was ok, to polecam Wam metodę pakowania Dana, może potem Wam ją też pokażę w tym filmie, bo jest sztosem, dla mnie to jest mistrz pakowania, ja wymiękam przy nim. W każdym razie tutaj mamy kolejną zrolowaną rzecz i tak jedno przy drugim, ciaśniutko układamy jedno przy drugim. Dalej. Tutaj już taki trik też typowo dla kobiet, jadąc na różne wakacje i nosząc sukienki bez ramionczek, bez pleców, dostaję pytania, jaki stanik noszę, więc tutaj pokażę Wam przy okazji pakowania ten stanik, który ja mam zawsze ze sobą, w razie gdyby żaden stanik inny nie pasował, gdyby stanik miał mi wychodzić z tej sukienki, czy jeżeli mam odkryte plecy, to fajnie jest, żeby tego paska od stanika też nie było, o ile jest to możliwe. Do tego sprawdzi się taki stanik silikonowy, który po prostu sobie przylepiamy. Nie ma ramionczek, nie ma tego paska z tyłu, ale dobrze się trzyma, o ile go nie natłuścimy. Takie staniki znajdziecie w sklepach typu Ezotik, na takich różnych wysepkach z skarpetkami, majtkami, stanikami. Wiem, że w Handemie też takie są, nie wiem, jak dobrze one trzymają, ale w takich sklepach po prostu bieliźnianych takie staniki dostaniecie, więc tyle z tych trików. Pakując się, dobrze jest mieć listę rzeczy, które są takie obowiązkowe, uniwersalne na każdy wyjazd. Zawsze wtedy możecie wrócić do tej listy i sprawdzić, czy wszystko macie. Przeczytam Wam szybko moją listę, taką ogólną, obowiązkową, jeżeli chodzi o każdy wyjazd. Przede wszystkim na pierwszym miejscu paszport i pieniądze. Macie dokumenty, macie kasę, nie zginiecie. Dalej przechodzimy do kosmetyków. Szczoteczka i pasta do zębów. SPF. Apteczka. Apteczkę pokażę Wam moją później, jak już pójdę sobie zrobię paznokcie. Pokażę Wam, co spakuję do tej apteczki, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Balsam i mgiełki, różne takie z brokatem, które rozświetlają skórę, jak ta skóra jest opalona. W blasku słońca przepięknie się mieni właśnie po takich mgiełkach i balsamach. Olejki do włosów, samoopalacz do twarzy, bo ja twarzy za bardzo nie opalam, w sensie nie opalam, po prostu nakładam SPF na twarz, ale żeby też ta twarz nie była taka jak kolor ściany za mną, czy ta pościel bialutka, a ciało opalone, to wyrównuję twarz samoopalaczem, ale do twarzy, nie jest to samoopalacz do ciała, bo taki zapycha mi pory. Jest to specjalny samoopalacz do twarzy, podlinkuję go w opisie pod filmikiem. Odżywka do włosów, maseczki takie kosmetyczne do twarzy, dezodorant, szczotka do włosów, perfumy, makijaż. Jeżeli chodzi o odzież, no to wiadomo, stylizacje, które wybraliśmy, ale oprócz tego strój kąpielowy, bo są i takie ananaski, które pojadą sobie na wakacje bez stroju kąpielowego. Paski, o ile nasze stylizacje uwzględniają paski, ale warto to zapisać, bo o tym się zapomina. A często później, jak mamy na przykład luźną sukienkę, którą miałyśmy spiąć paskiem i z paska zapomnimy, no to jest problem, bo już ta stylizacja traci swój cały kształt.
okulary przeciwsłoneczne, torebki, buty, skarpetki, majtki, piżama obowiązkowo, no i worek na brudne rzeczy, to jest też coś, co ja zawsze zapisuję, bo o tym się zapomina pakując, bo pakujemy same czyściutkie, świeże rzeczy, no ale co potem, myślimy do przodu, worek na brudne rzeczy się przyda, żeby to wszystko się ze sobą z czystymi ubraniami absolutnie nie mieszało. No i dalej urządzenia. Oczywiście ja, robiąc to, co robię, nagrywając dla Was filmy, potrzebuję karty pamięci, kamery obowiązkowo, bateria do kamery, ładowarka do kamery, statyw, to już nie tylko coś dla YouTubera, ale i dla Was. Jeżeli jedziecie na przykład ze swoim partnerem, czy ze swoją koleżanką, chcecie mieć wspólne foty, a będziecie tylko we dwie, weźcie statyw, włączcie samowyzwalacz i róbcie sobie sami zdjęcia. Statyw to jest rzecz, którą ja zawsze mam ze sobą na wyjazdach. Ładowarka do laptopa, no i laptop, bo też często na wakacjach pracuję, montuję filmy, montuję rolki, przygotowuję content do publikacji, żeby nie zwlekać z tym po wakacjach. Adaptery i przejściówki. Nim pojedziecie do jakiegokolwiek kraju, sprawdźcie, jakie na 100% tam są kontakty, żeby nie było, że przyjedziecie z rozładowanym telefonem i nie możecie go nawet naładować, bo nie macie przejściówki do konkretnego kontaktu. Tak się też często zdarza, więc jeżeli w danym kraju będzie inny kontakt, musicie koniecznie mieć ze sobą jakiś adapter. No i urządzenia do stylizacji włosów. Ja zazwyczaj biorę po prostu prostownicę, bo prostownicą zazwyczaj mogę zarówno mogę sobie wyprostować te włosy, jak i zakręcić, więc mam dwa w jednym. I to jest tyle, jeżeli chodzi o taką podstawową listę rzeczy obowiązkowych, natomiast tą listę można też modyfikować. Ja mam tą listę wstawię w opisie pod filmikiem, możecie sobie ją skopiować i też jej używać. Kochani, wróciłam właśnie z pazurków, zobaczcie, poszłam oczywiście w klasykę French, ale jestem z niego bardzo zadowolona, myślę, że jest naprawdę piękny i do wszystkiego będzie pasował. Kobietki moje kochane, jeżeli faceci oglądają, to niech na chwilkę przesuną, was to faceci nie dotyczą, ale kobietki, na wakacje spakujcie tampony, nie zapomnijcie o nich, nigdy nie wiecie, kiedy was ta złośliwa bestia dopadnie, a zazwyczaj dopadnie was na wyjeździe, no standard, nie jest tak, jest tak, więc nie dajcie się zaskoczyć bestii, bądźcie przygotowane. Maszynki tak samo, nosimy krótkie spodenki, odkryte nogi, staniczki, bluzki na ramionczkach, nie chcemy żadnych wpadek, maszynka, raz, do torby, spakowane. Dalej, ja na przykład jak dostaję jakieś paczki i w nich są jakieś próbki do tego dodane, to zawsze te próbki odkładam na bok i potem na wyjazdach one świetnie się sprawdzają. Tutaj mam maski, szampony do włosów, botoks do włosów biorę, bo te włosy pewnie będą przesuszone od słońca. Tak samo mam miniaturkę balsamu i też ją ze sobą zabieram, chociaż balsam wezmę też w pełnej wersji, w pełnym wymiarze, dlatego że jednak ta skóra wystawiona na promieniowanie słoneczne będzie na pewno przesuszona, będzie potrzebowała dwa razy więcej nawilżenia niż zawsze. Biorę też ze sobą moje ukochane perfumy, bardzo kojarzą mi się z wakacjami, to jest typowo wakacyjny letni zapach. Kończą się, tak jak i kończy się mój olejek do włosów, więc pewnie te dwa kosmetyki jadą ze mną na wakacje. I już pewnie z nich nie wrócą, będę potrzebowała po prostu później nowych, bo już są na wykończeniu, więc zabieram je na wakacje, żeby je zużyć, bo bardzo mi się tam przydadzą. Przed chwilą był u mnie kurier, pokażę Wam szybko, co sobie zamówiłam. Przede wszystkim nowy zestaw pędzli. Ja swoje pędzle miałam już od wielu lat i one były z Amazona jakieś tanie, więc stwierdziłam, że może czas je po prostu wymienić, a ten zestaw był akurat na przecenie. Załączę Wam link w opisie pod filmikiem, może jeszcze będzie na przecenie. Wydaje mi się, że jest fajny i te pędzle też są fajne w takim złotym odcieniu, bardzo mi się podobają, więc podlinkuję Wam ten zestaw pędzli, też będę miała nowe, no nie tylko na wyjazd, ale po prostu. I zamówiłam sobie jeszcze moją kochaną paletkę z brązami, która też była akurat na przecenie. Też Wam ją załączę. To są typowe brązy, takie jak mam w swoim makijażu, brązy, złota i jakieś takie beżowe odcienie. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. Wezmę tą plakietkę, żebyście mogli zobaczyć. O! Zobaczcie, jakie to są piękne odcienie. Naprawdę ta paletka jest świetna, więc też była na przecenie, to sobie ją zamówiłam. Ona jest z Too Faced, będzie link w opisie pod filmikiem. Może jeszcze będzie na przecenie, to się załapiecie. No dobrze, dalej. Skończył mi się też korektor pod oczy.
Korektor używam zawsze ten, a dlaczego mówię też zawsze? Bo ten korektor starcza mi na około 2 lata. Nie żartuję. Ostatni raz, kiedy zamawiałam ten korektor, chyba było z 2 lata temu. Zobaczcie, to jest taka dosyć spora butelka. Naprawdę przez 2 lata mam ten sam korektor. Świetny, kryjący, niezapychający. Bardzo go polecam. Też mogę Wam wstawić link. Co jeszcze zabieram na wakacje? Słuchajcie, to jest taki niepozorny płyn. Jesteście gotowe? Zobaczcie. On cały się mieni, jak tylko spryskacie nim skórę. Więc ja sobie spryskuję nim często nogi, dekolt. Jest to taka miniaturka podróżna. I on ma, nie wiem czy to widać, spróbuję tu zbliżyć, ale moja kamera ostatnio nie chce zoomować. Widzicie? Takie drobinki brokatu. I one naprawdę pięknie się mienią. Teraz chyba widać, prawda? I na przykład spryskać sobie tym nogi, spryskać sobie tym dekolt. Jest fantastycznie. No i teraz mi się wszystko rozmyło, ale wracam do Was z kolejnym rozświetlaczem, bo na wakacjach można lśnić, dlaczego by nie? To już jest taki rozświetlacz, który możecie sobie albo wymieszać z podkładem, albo możecie po prostu nałożyć sobie na takie miejsca, takie strategiczne, typu ramiona, dekolt. To jest taki rozświetlacz, widzicie? W płynie. I też naprawdę pięknie się świeci, to jest ta sama firma. Ja sobie te kropelki po prostu wklepuję, albo czasami dodaję do podkładu i mam taką lśniącą cerę. Jeszcze kilka takich podstawowych rzeczy z apteczki. Oczywiście tabletki przeciwbólowe to jest podstawa, tutaj tego nawet nie wyciągnęłam, ale na przykład tabletki odczulające. Ja na przykład mam uczulenie na słońce, możecie nie wierzyć, ale moja opalnizna to jest samoopalacz. Ja mam uczulenie na słońce, dostaję wysypki od słońca, więc zwłaszcza na dekolcie od dziecka to mam i te tabletki pozbywają się tej alergii, jak tylko ją dostaję i jeszcze wapno mi pomaga. Koniecznie elektrolity, żeby się nie odwodnić. Mniej można pić na słońcu, a poza tym na słońcu człowiek też się szybciej odwadnia, więc żeby nie dopuścić do przykrych sytuacji, nawadniajmy się i do tej wody możemy jeszcze dodawać elektrolity. No i plasterki też koniecznie muszą znaleźć się w Waszej torbie. Gdybyście się skaleczyli, czy budwy Was obtarł, żeby nie cierpieć, plastry koniecznie. Kochani, idę jeszcze nałożyć warstwę samoopalacza, ostatnie już poprawki przed wyjazdem. Jutro jeszcze idziemy na wesele i potem wyjeżdżamy. Oczywiście zapraszam Was też na mój Instagram, gdzie na bieżąco będę pokazywać Wam, gdzie jesteśmy, co robimy. No i te stylizacje, które tworzyłam właśnie w tym vlogu, na pewno zobaczycie na filmach i zdjęciach na moim Instagramie. Zapraszam Was też do subskrypcji tego kanału, dlatego że ostatnio dostaję dużo takich skarg, że nie dostajecie powiadomień o moich filmach. Pamiętajcie, że obok napisu subskrybuj jest też taki dzwoneczek. Jak klikniecie ten dzwoneczek, to oznacza, że chcecie też dostać powiadomienie. Oprócz subskrypcji mojego kanału chcecie też dostać powiadomienie, dzwoneczek, że Paulina Kuczyńska dodała nowy film. Więc żeby żaden film Was nie ominął, żebyście byli na bieżąco, zapraszam Was do subskrypcji i kliknięcia tego dzwoneczka obok subskrypcji. I żegnam się z Wami, życzę Wam cudownego tygodnia, dużo uśmiechu i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki, mua, pa, pa.